Cześć. To wideo będzie o tatuażach. Żeby nie było, ja nikogo nie oceniam, nie zabraniam, nie krytykuję. Pokażę co widzę, wyjaśnię symbolikę i zastanowię się, kim są osoby, które robią sobie takie tatuaże. Możliwe, że tego lata 2023 roku zauważyliście to co ja, czyli że bardzo dużo osób w Polsce ma już tatuaż. Jeden lub więcej. Według badania CEBO z 2017 roku miało go 8% dorosłych Polaków, ale teraz, 6 lat później po tych badaniach, ma go na pewno więcej osób. Zauważyłem, że ciągle trafiam na te same motywy tatuaży u kobiet. Proszę zastanówcie się teraz, jakie cztery motywy tatuaży najczęściej widzicie u kobiet i napiszcie mi je w komentarzu. Jestem ciekaw, czy też je zauważyliście. Skupię się na tatuażach u kobiet, gdyż u mężczyzn była znacznie większa różnorodność i jest coś, co łączy tego typu tatuaże i kobiety. Nie wiem na ile jesteście tego świadomi, ale dużo osób w Polsce odchodząc od Kościoła katolickiego nie zostaje ateistkami lub ateistami. Wielu dalej w coś wierzy, najczęściej jakiś miks religii, czasem nazywany własną wiarą, ale dużo kobiet zostaje pogankami, interesuje się ezoteryką, astrologią, numerologią i magią. Ezoteryka i magia są szczególnie popularne wśród ruchów feministycznych. Na profilach feministek można znaleźć nawiązania okultystyczne. Nawet Gazeta Wyborcza napisała ostatnio, że czarownicę można było spotkać na czarnych marszach kobiet. Dlatego w niektórych mediach dla kobiet są stałe rubryki o ezoteryce, horoskopach, zodiagach, astrologii, energiach i tym podobne. W jednym z ostatnich wideo pokazywałem zrzuty ekranu z takich portali. W zeszłym roku zrobiłem wideo kobiety i Halloween. Może ma to jakiś związek z psychiką kobiecą i ich ciągotami do ezoteryki i magii. To nie jest tak, że są to tylko młode osoby, które na przykład wychowały się na Harrym Potterze. Wiele z tych kobiet to już emerytki. Zacznę od najmniej kontrowersyjnego motywu, ale i też bardzo popularnego, czyli motyla. Na ekranie wyświetlają się przykładowe tatuaże związane z motylem. Motyl ma dużo znaczeń, ale myślę, że motyl motywa jest tatuowany, gdyż wiele celebrytek ma tatuaż motyla i używa symbolu motyla. Konkretnie gatunek jednego motyla, którego widzicie na ekranie. Celebrytki wytworzyły modę na ten tatuaż i kobiety kopiują tą modę. Część widzów na pewno wie, dlaczego celebrytki używają tego symbolu i dlaczego zakrywają jedno oko. Jednym z znaczeń tego motyla jest symbol prania mózgu i posłuszeństwa tym, którzy próbują rządzić światem. Przejdźmy do kolejnego tatuaża. Włączę wam teraz fragment doktora Szarpanki. Nie tylko ja zauważyłem, że pewne tatuaże są szczególnie popularne wśród kobiet. Która yy, rzuca hasło, że nie umiera się od tego, że się ma prawie 50 lat i bierze rozwód. <laughs> w ogóle ta konstrukcja zdania. Yy, wywiad Joanna Mosi Sitek. Yy, Marta Niedziecka, planowałem, że będziemy razem długo, może do śmierci, ale moment wyjścia dzieci z domu nakłada na dorosłych ludzi konieczność świadomego przeorganizowania związku. Świadome przeorganizowanie związku, czyli idę do Czada. Yy, w ogóle nic nie nakłada żadnego obowiązku yy, opuszczenia dzieci to chyba wręcz przeciwnie, to jest czas właśnie gdzie moglibyście odnowić swój związek i żyć razem wreszcie dzieci się wyprowadzają, wreszcie można zająć się jakimiś swoimi pasjami, jak dorośli ludzie no ale jak się ma takiego węża na, na ręku wiecie, wszyscy teraz kobiety zauważyliście ten motyw z wężem, jakiś właśnie demoniczny i, i to jest dosłownie prawie, że manifestacja tego co się ma w duszy i właśnie tutaj widzicie te ciemne oczy. E, ciemne wę oczy węża właśnie. Jak usłyszeliście, chodzi o węża. Jeszcze kolejne dwa motywy, które uważam za popularne to księżyc i kot. Kot i księżyc często występują razem. Kilka kobiet widziałem z całym zestawem tych czterech tatuaży. Na ekranie macie Agatę Fong, pseudonim Fagata. Nie wiedziałem kto to jest, ale trafiłem na twita o niej i ona jest dobrym przykładem takiego zestawu. Macie jej zdjęcie przed przemianą i po przemianie. W innym swoim wideo podałem inne przykłady kobiet, które siebie mocno zbotyfikowały. Widzimy, że fagata Makota kota, księżyc, węża i motyla. Ma też wężo smoka i jeszcze jednego motyla. Każdy symbol może mieć kilka znaczeń. Na tej stronie został dobrze opisany wąż. Możecie sobie przeczytać inne znaczenia. Ja przeczytam te pod kątem znaczenia ezotoryczno okultystycznego Wąż symbolizuje chaos, pierwotne kosmiczne siły, śmierć, nieśmiertelność, samorództwo, energię, zniszczenie, odrodzenie, świat podziemny, świat podziemny zmarłych, zło, upadłego anioła, grzech, podstęp, truciznę, pokusę, niewolę, mądrość, docikliwość, tajemnicę, ukrycie głupotę. Wąż to emblemat czarów, podziemnych bóstw, wyobraża sprawy tajemnicze, niezrozumiałe. W wielu kulturach wąż bywał przedmiotem kultu. Znaczenie z Biblii. Wąż symbol grzechu zła szatana. Wąż kusił w raju Ewę, aby skosztowała owoc. Odtąd wąż stał się nieprzyjacielem człowieka. Położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na jej piętę. Księga rodzaju. Na ekranie wyświetlają się przykładowe tatuaże związane z wężem. Symbol węża też jest związany z kundalini, w tym i z jogą kundalini, która jest szczególnie popularna wśród kobiet. Na ekranie wyświetlają się przykładowe tatuaże związane z wężem i kundalini. Przejdę do kolejnego tatuażu, kot. Przeczytam, co symbolizuje kot. Kot symbolizuje słońce, księżyc, czary, diabła, magię, ciemność, śmierć, wróżbę. Okrucieństwo, drapieżność, zdradę, chytrość, pochlebstwo, egoizm, perwersję, niewinność, złodziejstwo, dumę, melancholię, nerwowość, wrażliwość, powściągliwość, wygodę, luksus, domatorstwo, lenistwo, staranność, czystość, wdzięk, delikatność, długowieczność, płodność. W średniowiecznej Europie kot był symbolem fałszu, siedliskiem diabła, przyjacielem czarownicy, uczestnikiem sabatów. Na ekranie wyświetlają się przykładowe tatuaże związane z kotem i księżycem. Przejdę do kolejnego tatuażu, księżyc. Księżyc jest bardzo związany z pogaństwem. Przeczytam teraz, co symbolizuje księżyc. Symbol księżyca oznacza tajemniczość. Wraz z nią pojawia się wiele emocji, od fascynacji, zachwytu, aż po strach. Księżyc symbolizuje bowiem odrodzenie, kobiecą energię, płodność i wyjście z mroku. To nie są jedyne znaczenia. Symbol księżyca jest też kojarzony ze śmiercią, zmiennością, ciemnią, a nawet szaleństwem. Lunie przypisuje się magiczną moc, a w czasie pełni odprawiane są magiczne rytuały. Zauważyłem, że niektóre tatuaże związane z wężem Kundalini mają również fazy księżyca. Ostatnio w Niemczech w markecie widziałem kasierkę z podobnym dużym tatuażem. Wąż i fazy księżyca na lewym przedramieniu. Na drugiej stronie miała wytatuowany odwrócony krzyż. Fazy księżyca są jednym z symboli religii neopogańskiej Wicca i symbolizują potrójną boginię. Na ekranie wyświetlają się przykładowe tatuaże związane z religią Wika. Chyba każdy, kto robi sobie tatuaż, to taki, który dla niego coś znaczy. Może być zwykłym obrazkiem, który się komuś podoba. Może mieć znaczenie z mitów i legend, różnych religii lub filozoficzne. Czym się kierują kobiety, które robią sobie takie tatuaże? Nie znalazłem takiej ankiety, która by to wyjaśniła. Czy podobał im się ten obrazek? Czy może ma to związek z ich religią, lub zajmują się one magią? Czy mężczyzna, który chce się związać z taką kobietą, powinien zmienić plany? Czy kobieta powinna uważać na taką przyjaciółkę? Wszystko zależy od wierzeń danej osoby. Są osoby, które na przykład wierzą w karmę i chcą żyć dobrze, ale są też i takie, które w egoistyczny sposób chcą korzystać z życia kosztem innych. Myślę, że jeśli ktoś ma takie kombo tych czterech tatuaży, to jest to głównie podążanie za modą lub amatorskie zainteresowanie magią. Osoby zajmujące się magią na poważnie, dla pieniędzy lub władzy, nie mają żadnych tatuaży lub mają je całkiem inne. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie. Pozdrawiam Was i cześć.